Cześć, mam na imię Ania i jak głowa internetu, słyszałam o Ballerina Farm, o jej wywiadzie dla Timesa i zauważyłam olbrzymią ilość dyskusji, którą ten wywiad rozpoczął. Pomyślałam, że są to ciekawe dyskusje i że chciałabym wziąć w nich udział. W związku z tym dzisiaj będziemy mówić o Tradwives, będziemy mówić o mediach społecznościowych i e, no tak generalnie właśnie o tym. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez członków na kanale, ponieważ to właśnie z członkami na kanale dużo mówimy na temat tego, od jakich firm nie kupować i dlaczego, i rozmawialiśmy o luksusie, rozmawialiśmy o sprzedaży marzeń, a w tym miesiącu będziemy rozmawiać o tym, jak terapia zakupowa sprawiła, że strywializowano problem nadmiernego kupowania i niejako popchnięto bardzo wiele osób do tego, aby wydawały więcej, więcej, więcej. Bardzo będzie mi miło, jeśli dołączycie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już w tym momencie są ze mną i naprawdę mega wam dzięki, bo to dzięki wam tego typu treści mogą pojawiać się na kanale, jak to wideo, o którym dzisiaj tutaj będziemy mówić. No i tymczasem wydaje mi się, że już koniec tej autopromocji. Zaczynam odcinek. Ballerina Farm to firma, której twarzą jest Hanna Nilman. Hanna to niesamowita kobieta, która ma w tym momencie 34 lata i osiągnęła bardzo wiele. Po pierwsze, już od najmłodszych lat była mega ambitna i uczyła się, starała się zostać baleriną. W międzyczasie zmieniła sposób, na jaki zdecydowała się żyć swoje życie. Poznała swojego męża, który swoją drogą jest synem Magnatali lotniczych, urodziła ośmioro dzieci, została Miss Ameryka. No i przede wszystkim to Dlaczego my wszyscy ją znamy i powód, dla którego dzisiaj o niej mówimy, stworzyła olbrzymie imperium medialne, które w tym momencie zrzesza około 20 milionów użytkowników na różnych platformach społecznościowych. Treści, które Hanna dzieli w internecie, są, powiedziałabym, mega specyficzne i bardzo intensywnie wpisują się w konkretną estetykę, o której teraz może przez chwilę porozmawiajmy. Mieszka ona w starym, drewnianym domu wybudowanym w 1920 roku. Dom ten jest takim, powiedziałabym, klasycznym domem, który można sobie wyobrazić, kiedy myśli się o ranczu gdzieś właśnie w Stanach Zjednoczonych na tych ich równinach i w górzach i innych miejscach. Sama rzeczywistość, która jest naokoło niej, jest według mnie mega starannie wypielęgnowana. Znajdują się naokoło niej przedmioty, które powiedziałabym bardzo rzadko, ostatnimi czasy są w naszych domach na takie używane na porządku dziennym. Korzysta ona z bardzo dużej ilości przedmiotów, które kojarzone są z jakimś takim sentymentalnym, starym, vintage stylem. Sam dom, w którym żyję, jest w taki bardzo rustykalny sposób urządzony, i ona sama również siebie kreuje na jakby ma taki sposób ubierania się i sposób przedstawiania się w mediach. Jakby właśnie trochę taką, takim reliktem z przeszłości była. Bardzo często widzimy ją w różnych takich tradycyjnych strojach, które mnie przede wszystkim kojarzą się chyba z takim serialem Domek na Prerii. To tam właśnie nosiły dziewczyny białe bluzeczki z dużymi kołnierzykami, z jakimiś haftami, fartuszki lniane i nie tylko. Jednak to, o ile jest bardzo ważnym elementem jej treści, które dzieli, jest tylko jednym z powodów, dla których została ona wpisana, przypisana do takiego ruchu, który nazywa się Trad i według mnie to właśnie ta mniej Pinterestowa, mniej związana z jakimiś samymi obrazami części życia, jest powodem, dla którego za taką tradycyjną prawicową żonę internet ją uważa. Hanna uczy swoje dzieci w domu, co sugeruje, że może mieć. Sceptyczne podejście do systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. To jest, powiedziałabym, bardzo popularne stanowisko olbrzymiej ilości prawicowych osób właśnie tam. Dodatkowo była dosyć, powiedziałabym, otwarcie przeciwniką różnego rodzaju szczepionek, a na pewno już krytycznie jako cała rodzina wypowiadali się na temat tego, w jaki sposób pandemia była zarządzana. Co się działo, nawet jej teść zafundował badania, które miały sugerować, że pandemia nie jest wystarczająco śmiertelną, aby wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia i w tym również ograniczenia na linie lotnicze. Jak pamiętacie, on sam ma linie lotnicze, więc to, że zafundował takie badania, wydaje się być w miarę oczywistym z punktu widzenia motywacji, no jednak wpisuje ich to w jakiś tam sposób, w te prawicowe poglądy, które właśnie kwestionowały zasadność pandemii i innych. I wydaje mi się, że to właśnie ta część jej życia, a nie sama ta rustykalność, jest powodem dla którego do ruchu TradWife została ona wpisana, pomimo tego, że sama nigdy się tak nie nazwała. Ja nie znalazłam wzmianek na ten temat na jej koncie, a wiem też z innych materiałów, które na przykład oglądałam teraz przygotowując się i czytając artykuły, że ona sama raczej się w ten sposób nie nazywa i stara się, pomimo tych Oczywistych oświadczeń, takich powiedziałabym podprogowych, udawać, że polityką się nie interesuje i że polityka nie jest czymś, co, co w jej kręgu kręgu w ogóle mogłoby się znaleźć. No ale właśnie opinia publiczna patrzy, widzi, czuwa i za Tradwive, czyli tradycyjną żonę, zaczęła ją uważać. Co to jest w ogóle tradwife, może powiedzmy? Według definicji jest to neologizm oznaczający tradycyjną żonę lub tradycyjną gospodynię domową, kobietę, która wierzy w tradycyjne role płciowe w małżeństwie, w życiu i je praktykuje. No więc Hanna dokładnie to, można by powiedzieć, w jakiś tam sposób robi, a przynajmniej ta persona, która kreowana jest w mediach społecznościowych, można by mieć wrażenie, że właśnie w taki sposób żyje. Kobieta, którą widzimy na ekranach naszych telefonów czy laptopów, nie za bardzo jakby jawnie sprzeciwia się mężowi, na przykład nie widzimy tam żadnych kłótni, nie widzimy jej niezgody. Wiemy z różnego rodzaju wywiadów, że bardzo duża ilość decyzji, które są podejmowane, to decyzje, które teoretycznie miałby podjąć mąż, a nie ona. Dodatkowo to, że rodzi olbrzymią ilość dzieci, to, że wszystkie posiłki przygotuje wuja od podstaw, że sama robi mozzarellę, sama robi ricotę, sama robi masło i tak dalej. również sprawia, że za taką właśnie tradycyjną, żonę, która olbrzymią ilość dom, dom, obowiązków domowych wykonuje, jest uważana. I to jest trend, który wydaje mi się, że w Polsce jest zupełnie nieobecny, a przynajmniej na pewno nie na taką skalę, jak w Stanach Zjednoczonych. Tam te influencerki, które właśnie takimi tradycyjnymi żonami są, generują olbrzymie ilości wyświetleń. Najprawdopodobniej również ze względu na to, że wpisały się w ten e, taki trend off grid, którego również w Polsce za bardzo według mnie nie ma. I, I właśnie jestem też ciekawa, dajcie mi znać w komentarzach, jak wymyślicie, czy dotrze to do nas, czy w końcu zaczniemy mieć influencerki tradycyjne, żony, takie wiecie, z milionowymi wyświetleniami, czy może nie? Bo jakby wiem, że są influencerki, które mają jakieś drobne wyświetlenia, chyba nawet mniejsze niż ja, które tego typu styl życia próbują promować. Ale czy są takie szanse na to, aby stało się to mainstreamem? No, ciekawe. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo. Interesowałam się tego typu kontentem kilka lat temu, może nie dokładnie kontentem takim, który można znaleźć na koncie w Palerina Farm, bo to co on robi nie do końca jest aż tym, co mnie osobiście odpowiada. Ja kiedy byłam w ciąży, bardzo interesowałam się życiem Off Grid i w ogóle bardzo bym chciała sama żyć Off Grid, gdybym miała taką możliwość. Śledziłam wtedy takie konto, które się nazywa Talasbound, gorąco polecam w ogóle. Dwójka szwedów, która zdecydowała się właśnie też żyć off-grid, mają taką małą chałupkę, którą dostali w prezencie chyba od rodziców, z tego co mi się wydaje, i żyją tam, robią wszystko, co mogą sami, ale no wiadomo, jakieś tam rzeczy sobie kupują, mają dziecko i mają jakieś owce i kury, chyba nie wiem co jeszcze. Generalnie starają się żyć w bardzo taki tradycyjny sposób i dzielą dużo fajnych haków na temat tradycyjnego życia, na temat tego jak kisić kapustę i tak dalej. Drugim kątem, który w tamtych czasach obserwowałam bardzo, bardzo religijnie wręcz powiedziałabym, to było konto Isabel Page. To jest konto takiej dziewczyny, która zbudowała sobie mały domek, minimalistyczny trend, starała się followować gdzieś również w lesie, zrezygnowała z dużej ilości swoich rzeczy. Ona przez jakiś czas pracowała jeszcze na początku w sklepie, potem mogła zarabiać już tylko i wyłącznie na Kontencie, który dzieli, i przestała chyba i mać jakąkolwiek inną pracą zarobkową, zaczęła też uprawiać jakieś ogródki i tak dalej. Izabel Page trochę rozjechała się z tym, co mnie osobiście w tym momencie interesuje, więc nie śledzę już jej tak, jak śledziłam kiedyś od czasu do czasu, może tylko zajrzę na jej konto, jeśli mi YouTube je podpowie. Ale yy, no te treści były dla mnie mega inspirujące w którymś momencie. Jednak Oglądając je wszystkie i oglądając również Ballery na Farm, nie umiem nie zauważyć, że treści te, pomimo tego, iż chciałabym, żeby były relatable, czyli żeby mogły odnosić również do mojego życia, są dla mnie absolutnie nie do osiągnięcia. Przede wszystkim z tego powodu, że ja nie jestem w tej komfortowej sytuacji, aby rodzice dali mi domek gdzieś w lesie, olbrzymią ilość ziemi i abym mogła zacząć ten, tę ziemię tam uprawiać, wiedząc, że w razie czego mam jakąś poduszkę finansową u kogoś, kto mnie wesprze, jeśli poniosę porażkę. I to wydaje mi się, że było chyba dla mnie największym Action Killerem, jeśli chodzi o followowanie tych treści, bo. Bo ja sama też w sumie lubię, tak jak właśnie i oni, ci ludzie żyjący off-grid, przygotowywać wszystko sama. Tutaj na kanale w sumie o tym mówiłam, że i lubię robić sama kluski, i lubię robić sama pierogi i generalnie nie kupuję takich rzeczy w sklepie. Jeśli chcę już je zjeść, to zrobię je sama, zrobię sama mąkę, jeśli mogę. Kupujemy jakieś tam olbrzymie worki i różnego rodzaju ziaren, potem ja je mielę i w ogóle, no. Robię również takie rzeczy. Swoją drogą też od kilku lat jestem taką mamą, w domową, pracującą z domu. W sumie to się powinno nazywać, ponieważ ja pracuję jednak nad YouTubem i pracuję w domu, ponieważ zajmuję się w dużej części domem, chociaż mój partner bardzo intensywnie też mnie wspiera w tym. No więc e, teoretycznie w jakiś tam sposób bardzo jestem w stanie się utożsamiać z tymi, z tymi treściami, ale no z drugiej strony wiem, że są one dla mnie dosyć nieosiągalne ze względu na przykład właśnie na ten. Na ten drobny szczegół, że, że no nie mam od kogo pożyczyć milion dolarów yy, i od tyle, tak? Możliwe, że ze względu na to, że sama tworzę treści, że sama jestem twórcą, to jest dla mnie bardzo oczywistym, że wszystkie te konta, o których wspomniałam, łącznie z Ballerina Farm, nie są rzeczywistością, jakiej doświadczają rolnicy na przykład. Jest to dla mnie oczywiste, ponieważ sama robię treści i wiem, w jaki sposób treści się tworzy, i w związku z tym wiem, jakie restrykcje nakłada to tworzenie treści na życie człowieka. Ja na przykład, jeśli chcę wypuszczać trzy wida w tygodniu bez niczyjej pomocy, to muszę na to poświęcić powiedzmy tam, nie wiem, 40 godzin dajmy na to, tak? Czy 30 godzin. Z kolei wiem, że na przykład właśnie Hanna będzie miała kogoś, kto będzie pomagał jej edytować wideo i tak dalej, w związku z tym będzie w stanie y, może publikować trochę więcej w związku z tym, ale wiedząc, że ona ma trzy kanały, na których to publikuje, i że publikuje tak naprawdę prawie codziennie, to nie jestem w stanie nie zauważyć, że jej życie musi kręcić się głównie wokół publikowania, a nie wokół zajmowania się swoją farmą. I to właśnie dlatego tak bardzo ciężko jest mi uwierzyć w bardzo dużą część rzeczywistości, którą kreuję, na przykład w to, że nie ma ona pomocy, że wszystko robi sama. I oczywiście możliwym jest, że to wszystko robi sama, chociaż z praktycznego punktu widzenia, widząc nagrywane przez nią wideo, wiem, że ktoś ją kręci, wiem, że ktoś to edytuje, wiem, że są tam ludzie, którzy jej pomagają, bo przeglądając treści, które publikuje, wspomina ona o ludziach, którzy w jakiś tam sposób im pomagają, czy na farmie, czy w domu. Wiem, że ma rodzinę, która ją wspiera i która zajmuje się jej dziećmi. W związku z tym, teoretycznie to, że ona jest tym, wiecie, trzonem, który trzyma rodzinę jako całość, jest zapewne w jakiś tam sposób prawdą. Jednak nie jest dla mnie w żaden sposób nawet ukryte, wręcz bym powiedziała, że jakaś tam część informacji, które dzieli w internecie, nie jest może kłamstwami, ale jest w jakiś tam sposób przemienioną prawdą, tak aby lepiej wpisywała się w narrację, którą chce dzieć ze swoimi odbiorcami. I właśnie dlatego możliwe, że nie ma niani, która przychodzi do niej na początku dziennym, ale znalazłam informację na temat tego, że jednak przychodzi tam jakiś nauczyciel, że jednak przychodzi tam ktoś zajmować się tymi dziećmi od czasu do czasu. W związku z tym dla mnie bardzo duża ilość. Bulwersu, który obecnie pojawia się na temat wywiadu i tego, w jaki sposób niby Hanna żyje i tak dalej, jest tak absurdalny, że powiem Wam szczerze, nie mieści mi się to w głowie. Wydaje mi się, że ludzie, bulwersując się na wiele rzeczy, które pojawiło się w artykule w Timesie i na jej postawę i na to, co się dzieje, bardzo pokazują, jak są po prostu analfabetami cyfrowymi. Analfabetyzm cyfrowy, nie wiem, czy to jest e, używana powszechnie nazwa, ale jest to zjawisko, które ja bardzo często obserwuję w internecie i które za każdym razem, gdy się z nim stykam, mnie szukuje. Szukuje mnie to, jak bardzo ludzie są naiwni i jak bardzo nie potrafią oddzielić rzeczywistości, którą widzą w mediach społecznościowych, od życia, które dzieje się, wiecie, poza nimi. Szokuje mnie, jak bardzo ludzie nie są w stanie zrozumieć, że na przykład według mnie taka Hanna, czy nawet Isabel Page, czy może nawet w jakimś tam stopniu ta szwedzka para, chociaż oni najmniej, bawią się po prostu w przebierańców, tak? Oni po prostu odgrywają tę rolę dla nas, niczym w filmie by odgrywali te rolę, czy, czy w jakikolwiek tam inny sposób. I w żaden sposób nie prezentują nam rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Ja jakby nie rozumiem, jak ludzie nadal mogą tego nie rozumieć. Innym świetnym przykładem właśnie takiego trochę bawienia się w przebierańców, tworzenia rzeczywistości i bulwersu, który ze strony opinii publicznej się generuje, to Nara Smith. Nara Smith to influencerka, która, powiem wam szczerze, według mnie jest naprawdę genialna, jeśli chodzi o marketing społecznościowy. Nara urodziła się w Republice Południowej Afryki, a potem mieszkała w Niemczech, mówi w kilku językach. Jest też przedstawicielką ruchu TradWife teoretycznie, ale to, co różni ją od innych TradWife, które są popularne w internecie, to jej wygląd. Na ogół nie stykamy się zbyt dużą ilością TradWife, które byłyby innego koloru niż białe i miały inne włosy niż blond, ponieważ ta tradycyjna... Żona, która miała przyjechać do Stanów Zjednoczonych razem ze swoim okupanckim mężem, miałaby być blondynką, miałaby być biała, prawda, a nie czarna. Czarni w tamtych czasach byli niewolnicy. Sztyk i powód, dla którego zdobyła ona aż tak dużą popularność w sieci, to fakt, że dzieli się ona przepisami na produkty i samym przygotowaniem produktów, które robi od podstaw. Ubrana bardzo szykownie, wręcz powiedziałabym nawet odwalona, Nara, w swoich wideach na TikToku czy na Instagramie przygotowuje od podstaw najbardziej absurdalne posiłki dla swojej rodziny. Za każdym razem, okraszając swoje wida bardzo miłym, przyjemnym voiceover, czyli takim lektorem, jakby mówieniem na wideo, a nie mówieniem z wideo, tak jak ja to, ja to teraz robię który opowiada o tym, dlaczego zdecydowała się przygotować konkretny posiłek, bo może na przykład jej mąż wraca z pracy, bo może na przykład jej dzieci były głodne, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Ludzie, słuchajcie, oszaleli. Po pierwsze, chcąc oglądać im więcej, ale po drugie również ze względu na fakt, iż nie mieści im się w głowie, żeby matka dwójki małych dzieci była w stanie na przykład zrobić płatki śniadaniowe od podstaw tego samego dnia, kiedy chce je dzieciom serwować. Fakt, że ktokolwiek by pomyślał, że tego typu sytuacja w ogóle ma miejsce, fakt, że ktoś nie umie zrozumieć, że to jest kreacja, że to jest po prostu, no nie wiem, jakaś wizja, która jest nam zerwowana przez twórcę, wow, nie mieści mi się w głowie. Nara jednak genialna, genialna pod względem marketingowym, genialna pod kątem swojej obecności w mediach społecznościowych, odpowiada na te zarzuty. Jeszcze bardziej absurdalne mnie wideo przygotowałam od podstaw, na przykład gumę do życia dla mojej siostry, bo akurat przyszła i potrzebowała sobie pożyć gumę. I jeszcze bardziej spotyka się z jakimś takim, może nie hejtem, ale krytycyzmem ze strony obserwatorów. I jeszcze bardziej jej się to napędza. Im więcej ludzi krytykuje, im więcej ludzi robi na jej temat wideo, tym większą ona zdobywa popularność. Swoją drogą warto powiedzieć, że w mediach społecznościowych rozpoczęła karierę jako czternastolatka, to w tym czasie zaczęła zajmować się modelingiem, więc tymi mediami społecznościowymi na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w miarę była w stanie się poznać. I wydaje mi się, że bardzo dobrze rozumie ona, jak one działają. Bardzo dobrze widać to po jej treściach, rozumie, w jaki sposób robi się viralowe wideo, i dlatego właśnie jej kontent jest aż taki dobry, aż taki popularny. I dlatego teraz kontent ten przede wszystkim jest jedną wielką reklamą. Na ogół albo reklamowane będzie to, co ta na rama na sobie, albo będzie reklamowany makijaż, który ma zrobiony, albo będą reklamowane jakieś elementy, które będą brały udział w robieniu jakiegoś konkretnego posiłku. Te reklamy, które ma, są naprawdę od najbardziej kosztownych, wręcz bym powiedziała, firm. Ostatnio na przykład robiła reklamy z Pradą, jeśli chodzi o ubrania, co według mnie może pokazać, iż klientela, ludzie, którzy na re oglądają i którzy na reklamy, które u niej się pojawiają, to są ci ludzie jednak, którzy będą się decydować na dużo droższe zakupy i ludzie zarzucają jej, że to wszystko, że cały ten wizerunek jest nierealny i tak dalej, i tak dalej, no, a ja po prostu myślę sobie, jak? Jak wy możecie nie wiedzieć, że to wszystko jest gra? A jednak okazuje się, że duża ilość z nas nie jest w stanie rozróżnić rzeczywistości od rzeczywistości w mediach społecznościowych i najprawdopodobniej winny temu jest e, tak zwany parasocial relationship, który tworzy się pomiędzy ludźmi oglądającymi treści i ludźmi treści tworzącymi. Parasocial relationship, który zakłada, że no, już właśnie traktujemy to, co widzimy, dużo bardziej dosłownie, a ludzi, których widzimy, traktujemy jak przyjaciół i niejako zakładamy, że przecież muszą nam mówić prawdę, skoro naszymi przyjaciółmi są. Z definicji para społeczna interakcja odnosi się do pewnego rodzaju relacji psychologicznej doświadczonej przez publiczność w ich pośrednich spotkaniach z wykonawcami w mediach, szczególnie w telewizji i na platformach społecznościowych. Widzowie lub słuchacze przychodzą i uważają, że osoby medialne są ich przyjaciółmi, pomimo braku lub ograniczonych interakcji z nimi. Jest to iluzoryczne doświadczenie i termin ten został ukuty przez Donalda Hurtona i Richarda Walla w 1956 roku. Dodatkowo, oprócz tego, że tworzymy te nieistniejące, tak nie bójmy się tego powiedzieć, związki z twórcami, których widzimy w internecie, pojawia się także problem związany z wypaczeniem rzeczywistości, jaka w internecie jest prezentowana. I to pojęcie z kolei nazywa się zniekształceniem rzeczywistości cyfrowej i... Pierwotnie było to pojęcie opisywane przez Steve'a Jobsa, ale na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się kilka teorii z nim związanych, i one wszystkie niejako opisują zachowania, w których ludzie nie są w stanie po prostu odróżnić, co jest treścią, co jest kontentem, co jest fikcją, a co jest rzeczywistością. I bardzo często jest to połączone z faktem, iż ludzie nie mają zbyt dużej zdolności patrzenia na świat przez pryzmat. Innych ludzi, że tak to ujmę, ponieważ widzą świat swoimi oczami i przez pryzmat tego, jak oni wszystkiego doświadczają, ten świat odbierają. Czyli jeśli oni dzielą na mediach społecznościowych swoją rzeczywistość, to wydaje im się, że wszyscy robią dokładnie to samo, zupełnie nie rozumiejąc, że rzeczywistość w mediach społecznościowych to bardzo często fikcja fikcja, której jedynym celem jest to, żeby na przykład ktoś mógł zarobić pieniądze, żeby ktoś mógł coś nam sprzedać. Aby ktoś mógł zaprezentować tylko to, co będzie pozytywnie odbierane przez jego grupę odbiorców. Sam ten brak możliwości zrozumienia, że coś jest taką rzeczywistością, a coś jest taką rzeczywistością, nazywa się i bardzo często określany jest hiper rzeczywistością, i jest to termin ukuty przez Żana Bodiliarda, który swoją drogą napisał świetną książkę społeczeństwo konsumpcyjne, które jest mega. Ważną pozycją dla mnie bardzo intensywnie ukształtowała to, jak ja widzę świat i w jaki sposób ja postrzegam, między innymi, również media. A prawda jest taka, że ta hiperrzeczywistość bardzo często jest bardzo intensywnie wyselekcjonowanymi obrazami, których jedynym celem jest to, aby wywołać określone emocje w odbiorcach, ponieważ w większości, zdecydowanej większości, powiedziałabym, że w 99% ludzi, którzy są obecni w mediach społecznościowych, Zawodowo, a nie tak jak jakaś tam część osób, tylko i wyłącznie dla swoich znajomych, to są ludzie, których jedynym celem jest to, aby przez te media społecznościowe nam coś sprzedać. Krytyka Nary Smith czy balerina Farm, w związku z tym, że rzeczywistość, którą pokazują, nie jest jeden na jeden rzeczywistością kobiet, które rzeczywiście w domu pracuje, jest podobną krytyką jak krytyka. Na przykład, no nie wiem, jakiegoś filmu, dajmy to na to: filmu, o Jezu, jaki film mam? Mad Max, że, że przecież ta rzeczywistość nie wiadomo, czy rzeczywiście się wydarzy i że przecież on jest fikcją. Ta krytyka jest dla mnie takim samym absurdem, jak całe zamieszanie naokoło artykułu w Timesie. Ten artykuł, z drogą, bardzo fajnie napisany, jest według mnie idealnym przykładem dokładnie tego samego, co robi Ballerina Farm, co robi Nara Smith, co robi Izabel Page, co robi Talasbaum, co robię ja. Jest to sposób na stworzenie engagementu, zaangażowania ze strony publiczności, i to właśnie Timesowi udało się zrobić świetnie. Sam, sama treść tego artykułu, według mnie, bardzo intensywnie to. Sugerowała, i aż byłam w szoku, jak wiele osób nie było w stanie tego zrozumieć. Jest tam na przykład taki moment, kiedy Hanna opowiada autorce artykułu o tym, że wzięła epidural kiedy była sama bez męża podczas porodu, ponieważ tam, w sumie chyba ona w tym artykule nie tłumaczy, dlaczego tak się wydarzyło. I autorka artykułu sugeruje, jakby Hanna mówiła jej to w sekrecie, bo mąż akurat w tym momencie wyszedł na chwilę z pokoju, porozmawiać przez telefon, i Hanna zniża wtedy głos. Sama insynuacja, że kobieta podzieliłaby się takim sekretem z dziennikarką, która opublikuje artykuł, który będzie do przeczytania na łamach magazynu dostępnego na całym świecie, jest według mnie naprawdę bardzo ciekawy. Jakby. Gdzie, gdzie, gdzie jest logika w tym wszystkim? To jest moje pytanie, bo ja naprawdę jej nie widzę. Najprawdopodobniej powodem, dla którego Hanna zniżyła głos było albo to, że jej mąż rozmawiały przez telefon, albo to, że były naokoło dzieci. Może ona nie chciała na ten temat mówić przy dzieciach. Albo może po prostu nawet nie zniżyła wcale tego głosu, tylko akurat się oddalała od autorki artykułu i dlatego tej autorce tak się wydawało. Jakby tych powodów, dla których ten głos zniżony był, mogło być bardzo wiele, ale najprawdopodobniej żaden z nich nie był połączony z tym, że Hanna ten fakt, że wzięła ten epidural trzyma jako jakiś sekret przed mężem, ponieważ słuchajcie, ten mąż po pierwsze wiedział już o tym wcześniej, a po drugie z tego artykułu również będzie mógł się o tym dowiedzieć. Dodatkowo artykuł ten bardzo intensywnie opiera się na niby odebranych Hanie marzeniach o byciu baleriną, które z samej twórczości Hany, analizując to, co robiła ona na przestrzeni ostatnich lat, widać, że nie do końca jest zgodne z prawdą i jest według mnie on przede wszystkim odpowiedzią właśnie na potrzeby ludzi, którzy ten artykuł mieli czytać, a my, opinia publiczna, po prostu spragnieni byliśmy wife, która jednak nie jest szczęśliwa, która jednak udowodni nam, że, że to nie jest OK, że to nie jest fajne, że to nie jest to, co młode dziewczyny powinny robić. Jakby tego było mało, całkiem wiele informacji, które miały być podane jako szokujące, według mnie są tylko powieraniem stereotypów. Które nie są zbyt korzystne dla nas wszystkich. Jednym z tego typu stereotypów jest na przykład fakt, że aby wziąć ślub czy się zaręczyć, trzeba jakąś określoną ilość czasu czekać. Ja na przykład z moim partnerem również wprowadziliśmy się, zamieszkaliśmy razem już po dwóch tygodniach. My teoretycznie nie planowaliśmy brać ślubu, więc tego ślubu nie wzięliśmy po miesiącu, ale gdybyśmy planowali, to może też by się tak wydarzyło. My Koniec końców widzieliśmy ślub z innych względów, głównie administracyjnych, no ale nieważne. I e, więc, jakby powielanie tego stereotypu, takiej wizji, w której kobieta ma niby czekać, aż ktoś jej się oświadczy że to ma trwać jakąś określoną ilość czasu, i tak dalej, według mnie w żaden sposób również nie jest dowodem na to, że Hanna, no nie wiem, przeżywa cokolwiek innego niż tylko w jakiś tam sposób miłość swojego życia. Czy jej dzieciństwo w określonej kulturze, czy to, że w jakiś tam sposób ludzie mają, mówią, że ma wyprany mózg, miało na to wpływ? Na pewno, ale sam fakt, że ktoś wziął ślub po dwóch tygodniach, czy tam ośmiu tygodniach, chyba, tak. No nie wiem, według mnie jest tak naprawdę zupełnie spoko. Swoją drogą, kiedy rozmawiałam na ten temat z moją siostrą, to właśnie ona zwróciła uwagę na coś, co według mnie jest niesłychanie znaczące dla całej tej konkretnej treści, a mianowicie fakt, że w naszej kulturze mamy takie jakieś przedświadczenie, stereotyp, że kobieta musi czekać na mężczyznę, aż on jej się oświadczy, i nawet jeśli ona już po dwóch tygodniach czuje, że to jest ten jedyny, to nie może tego pokazać, że musi, nie wiem, grać w jakąś grę, nie wiadomo jaką, i tak dalej. I właśnie moja siostra zauważyła, że według niej to jest kolejna tylko odsłona, na jaki patriarchat trzyma kobiety w szachu i nie pozwala im dążyć do osiągnięcia swoich celów, bo na przykład nie pozwala tym kobietom się mężczyznom oświadczyć, bo na przykład nie pozwala tym kobietom i niejako sugeruje tym kobietom, że mają one ukrywać swoje uczucia, nawet jeśli już po dwóch tygodniach wiedzą, że mężczyzna, którego widzą, będzie mężczyzną ich życia i tak dalej. Ja w moim życiu spotkałam całkiem sporo kobiet, które już po kilku dniach znajomości z danym mężczyzną wiedziały, że to będzie ich partner, i ci ludzie są teraz w związkach już po 10. 15 lat, więc może powinniśmy zacząć trochę bardziej analizować, czy rzeczywiście zawsze to czekanie jest potrzebne, czy rzeczywiście zawsze to czekanie jest na miejscu, czy rzeczywiście no ten, ten stereotyp, ten zwyczaj rzeczywiście jest jakimś standardem, do którego wszystkich powinniśmy, wiecie, zmuszać, podnosić. Kontent, który dzieli konto Ballerina Farm, według mnie, jest na pewno zupełnie nierealistyczny, promuje nierealistyczne standardy piękna, promuje nierealistyczne standardy życia, promuje styl życia, który jest nieosiągalny dla większości ludzi, jeśli nie mają o kogoś, kto pożyczy milion dolarów. Kontent ten, swoją drogą, według mnie jest problematyczny z bardzo wielu powodów i samo dzielenie, tych nierealistycznych standardów, piękna na przykład, bo przecież Hanna tylko w 10 dni po porodzie wzięła udział w konkursie Miss America, na przykład, nie jest tak naprawdę największym problemem. Ja, jak może wiecie tutaj na kanale, mówiłam o tym już wielokrotnie. Jedy, jako jeden z największych problemów z tego typu treściami, widzę fakt, iż prywatność dzieci w żaden sposób jest nieuszanowana. Hanna wielokrotnie pokazywała, że. Ta prywatność dzieci jest według niej totalnie na sprzedaż, dzieli informacje z porodów, same porody dzieli, wszystkie najbardziej intymne momenty z życia tych dzieci i tak dalej. To swoją drogą też jest bardzo popularny trend w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza od rodzin, które taki w jakiś sposób off-grid lifestyle decydują się prowadzić. Tutaj możemy powiedzieć właśnie o Hanie. Jakiś czas temu oglądałam konta takiej rodziny, The Family of Five, oni się chyba nazywają. Właśnie też zastanawiałam się, czy tego tematu nie poruszyć w jakimś wideo i o, tutaj się teraz spotykamy. I patrząc na to z tej perspektywy, wiedząc, jak bardzo wiele różnych problematycznych treści na tym kącie się pojawia, naprawdę powiem Wam szczerze, trochę ręce mi opadają, gdy okazuje się, że po raz kolejny musimy dyskutować coś, co wiadomo, że treścią tego kontentu nie jest, a mianowicie, że po raz kolejny musimy dyskutować i omawiać fakt, że. Hana teoretycznie niby jest radła, w sytuacji, gdy ona w żaden sposób nigdy tradycyjną żoną nie była. I o ile rzeczywiście ja również jestem zdania, że w ogóle promowanie tego typu sposobu na życie jest w jakiś tam sposób szkodliwe, to z drugiej strony nie umiem przestać zadziwiać się, że te tradycyjne żony, które, promuje, które postują po 15 razy w tygodniu na różnego rodzaju kanałach społecznościowych. Nadal za te tradycyjne żony uważamy, ponieważ one tradycyjnymi żonami nie są. One są kobietami, co prawda, może pracującymi z domu, ale jednak pracującymi, które przede wszystkim jako przebierańcy udają, że, że, są, doma, że są kobietami, które przede wszystkim domem się zajmują. Ponieważ jeśli rzeczywiście chcą tworzyć takie wielkie imperie, jak na przykład stworzyła Balerina Farm, to nie są w stanie tak po prostu fizycznie jest to niemożliwym. Aby, aby rzeczywiście tym dobem w taki sposób, jak to pokazują w mediach społecznościowych, się zajmowały. No i po prostu, no nie wiem, czuję się trochę e, zaskoczona, że nadal ta konwersacja musi mieć miejsce, ale okazuje się, że musi mieć miejsce, ponieważ ludzie nadal nie są w stanie zrozumieć najprostszej rzeczy, a mianowicie tego, co zwłaszcza starsza generacja ma problem, żeby zrozumieć, że praca w mediach społecznościowych to praca, a nie zabawa. Że to nie jest tak, że można scrollować godzinę dziennie Instagrama i zapostować coś raz na dwa tygodnie na TikToku czy gdziekolwiek indziej i osiągnąć 10 milionowy following. To tak nie działa. To jest praca, która zajmuje bardzo często dużo więcej czasu niż 8 godzin dziennie. To jest praca, która bardzo często jest aż tak wyczerpująca, że możliwe i właśnie dlatego ta Hanna z Ballerina Farm bardzo często. Musi tygodniami wręcz leżeć w łóżku, ponieważ jest aż tak bardzo zmęczona. Ja jestem bardzo w stanie się utożsamiać właśnie z tą częścią artykułu. Na przykład, ja również, jeśli chcę postować regularnie na YouTubie, na Instagramie, na TikToku i wszędzie, to powiem Wam szczerze, bardzo intensywnie przechodzi to moje możliwości przerobowe. I dodając do tego fakt, że również jestem mamą pracującą w domu, zajmującą się dzieckiem, gotującą, przygotowującą wszystko i tak dalej, to no powiem Wam szczerze, że bardzo często jestem po prostu wykończona. W związku z tym e, również i no, nawiązując do tej części artykułu, to chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, iż skoro mówi się o tym, że Hanna ma komfort leżenia przez tydzień w łóżku, to może przede wszystkim skupmy się nad tym, jak to jest możliwe, że ten komfort ma. Bo najprawdopodobniej jest to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że ma olbrzymią grupę wsparcia, czy w postaci swojej rodziny, czy w postaci personelu, który został zatrudniony, bo inaczej po prostu nie byłaby w stanie rzeczywiście godzinami w łóżku leżeć. Hanna zarabia miliony. Widać to po tym, co robi, co nosi, na jakie wakacje jeści, e, jakie ma hobby, bo przecież bycie Miss Ameryka to jest bardzo kosztowne hobby, sukienki na wszystkie konkursy i tak dalej, kosztują bardzo wiele tysięcy dolarów. Nie jest, coś, coś, nie jest to coś dostępnego dla każdej dziewczyny, nawet jeśli jest ona najpiękniejsza na świecie. Dodatkowo widać to po treściach, które dzieli w internecie, widać to po sprzętach, które mają w domu, po kuchence, która kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów, po sprzęcie, które mają na farmie, który jest najnowszym, najnowocześniejszym sprzętem do, do oporządzania np. tam krów, świn czy, czy czegokolwiek innego. Wiemy to również ze względu na informacje, które sama dzieli, ponieważ mówi o tym, że jej rodzina również jest dobrze sytuowana, ponieważ wiemy, że jego rodzina jest dobrze sytuowana, a także sami. Kierują swój merch, swoje produkty, które sprzedają do ludzi, którzy są podobni do nich, czyli raczej o większej zawartości portfela, ponieważ swoją merch, czyli swoje produkty reklamowe sprzedają za bardzo dużo pieniędzy, pomimo tego, iż według opinii, które znajdują się w internecie, nie zawsze te pieniądze są na merch y, Ballerina Farm dobrze wydane. Zresztą, w ogóle mówiąc o tym, nie jestem w stanie też nie wspomnieć, że Hana sama, chyba gdzieś w jakimś wywiadzie, czy gdzieś to przeczytałam, Mówi o tym, iż ich firma sprzedająca niby ich produkty ma przemiał większy, niż oni są w stanie wyprodukować, w związku z tym posiłkują się również produktami z innych źródeł niż tylko ich własna farma. Na zakończenie, bo wydaje mi się, że dochodzimy już do końca, nie jestem w stanie nie dodać, iż według mnie artykuł, który wzbudził olbrzymią ilość sympatii do Ballerina Girl, Ballerina Farm, przepraszam. W jakiś tam sposób bardzo ciekawie łączy się z całą resztą faktów, które na temat tego konta na Instagramie wiemy. Zaledwie kilka miesięcy temu była olbrzymia kontrowersja, właśnie związana z, z tym, że Hanna zdecydowała się, zaledwie kilka dni po porodzie, wziąć udział w konkursie Miss America. I też właśnie tym samym był to pierwszy raz, kiedy ten jej krystalicznie czysty wizerunek. Tej wiecie, orędowniczki, ogniska domowego został w jakiś tam sposób nadszarpnięty. No bo przecież, co za straszna kobieta zostawia swoje dziecko 10 dni po porodzie, aby w jakiś tam sposób swoje marzenia spełniać. Teraz dowiadujemy się, że te marzenia niby miały być zupełnie inne, że jednak nie jest ona szczęśliwa, że jednak musimy jej współczuć i pojawia się olbrzymia ilość sympatii opinii publicznej w jej stronę. Czy jest to zaplanowane zagranie marketingowe? Bardzo ciężko jest mi myśleć. Że nie. Tego typu sytuacje, w których artykuły pojawiające się w mediach teoretycznie niezależnych, ale jednak w mainstreamowych, mają wywołać określone, określone emocje w opinii publicznej, aby na przykład wybielić czy zmienić wizerunek jakichś konkretnych ludzi, jakichś konkretnych sytuacji, to jest coś, z czym zderzamy się tak naprawdę cały czas, za każdym razem, kiedy jest jakaś kontrowersja, na przykład na temat polityków, to z jednej strony opozycyjne gazety będą ich malować w najgorszych kolorach, z drugiej strony gazety przychylne będą postować informacje na temat ich domów, zdjęcia z pieskami, kotkami i innymi, abyśmy w końcu na tych polityków spojrzeli tak, jakby mieli oni mieć ludzką twarz. Tutaj to zagranie wydaje mi się niesłychanie podobnym. Jest jakaś straszna kontrowersja, która może zachwiać imperium medialnym, które Hanna zdecydowała się zbudować i nagle, zaledwie kilka miesięcy później, pojawia się Niby zupełnie niezwiązany z tym artykuł w Time, który niby ma być zupełnie na inny temat, który niby tak naprawdę ma coś tam nie wiadomo co, ale tak naprawdę jego głównym celem jest narysowanie obrazu biednej Hany, która tak naprawdę w całą sytuację swojego życia została wmanipulowana i w ogóle powinniśmy jej żałować za to, że jest miliarderką, tak naprawdę. No, nie wiem, wydaje mi się to całkiem ciekawy zbieg okoliczności. Dodatkowo nie możemy też zapominać, że Time, czyli magazyn, który przede wszystkim ma na celu sprzedawać reklamy, które są na ich powierzchniach reklamowych, także chciałby na pewno generować content, który będzie sprawiał, że ludzie częściej będą chcieli na ich stronę klikać. W związku z tym, nawet jeśli nie jest to zaplanowana akcja, razem we współpracy z Ballerina Farm. To bardzo ciężko jest uwierzyć, że nie jest. To akcja po prostu zaplanowana po to, aby generować większą ilość klikalności, kontentu dla samego magazynu Time. I też właśnie w związku z tym wydaje mi się, że yy, takim kończącą konkluzją całego tego yy, mojego wywodu chciałabym, aby było podkreślenie po raz kolejny, że wszystko to, co widzimy w mediach. Wszystko, nawet dzisiejsze wideo, to co widzieliście, to jest kreacja, którą ktoś decyduje się nam serwować. Powinniśmy przestać traktować to dosłownie. Powinniśmy zacząć coraz bardziej i bardziej uczyć się tak zwanego krytycznego myślenia. Powinniśmy zacząć dystansować się do treści, które w internecie widzimy, ponieważ słuchajcie, no, one nie są niczym innym jak jedną wielką reklamą. Zdecydowałam się dograć jeszcze ten kawałek, ponieważ wiem, że na przestrzeni ostatnich kilku dni pojawił się w The Times taki artykuł, artykuł niby sprostowanie, który miał. E według wielu osób uchronić The Times przed e, pozwem o zniesławienie na przykład, chociaż według mnie to jest kolejny tylko przykład tego, że ludzie nie za bardzo rozumieją rzeczywistość mediów internetowych. Ten artykuł według mnie przede wszystkim pokazuje, że The Times chce zarobić na tych klikach, które może wygenerować właśnie w związku z całym tym skandalem. Sam artykuł, ten pierwszy artykuł według mnie nie za bardzo... E, daje jakieś pole do pozwania o zniesławienie, bo tam jakby nie mówi się nic, nie wiadomo jakiego złego, dodając do tego fakt, że większość pracy wymyślania tych e, wytłumaczeń tak, i interpretowania tych aluzji zostawionych przez autora zostało poczynione przez tiktokerów tak naprawdę, to tym bardziej wydaje mi się, że nie było jakichś tam podstaw prawnych do tego, żeby tego typu zagranie zastosować, a jedynie ten dodatkowy artykuł pokazał, pojawił się dlatego, że po prostu kliki, kliki, kliki i tyle. Jeśli te dwa artykuły były pisane w jakiś tam sposób, aby wybielić wizerunek Valerina Farm, to nadal mi się to wszystko klei, ponieważ dzięki temu, jakby widzimy, że niby time się od tego odcina że niby jakby oni są niezależni i tak dalej, a tak naprawdę czy Ballerina Farm ma znajomych tam w edytorialu, których poprosiła, żeby właśnie w jakiś tam sposób zrobić coś, aby opinia publiczna przychylniej na nią patrzyła? Nigdy się tego nie dowiemy. I w ogóle mam wrażenie, że większość internetu w ogóle nawet nie jestem zainteresowana. Wszyscy będziemy już teraz na zawsze pamiętać, że ona jest tą biedną, nieszczęśliwą, zmuszoną przez swojego męża kobietą do bycia tak zwaną kurą domową, powiedzmy to, w sytuacji, gdy mam nadzieję, że w dzisiejszym wideo udało mi się udowodnić, że to nie jest prawda, to nie jest jej rzeczywistość i że tak naprawdę ona jest po prostu bizneswoman, właścicielką medialnego imperium i na tym, że ludzie postrzegają ją przez ten fałszywy pryzmat rzeczywistości, który kryje w mediach społecznościowych, zarabia olbrzymią ilość hejcu.